Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Nie będę zajmował się wolnością pozytywną i negatywną, bo to wcześniejsze koncepcje Isaiaha Berlina, a zajmę się tym, czemu poświęcił swoją pracę w latach 70. i 80. W poprzednim odcinku. To tylko w stowarzyszeniu typu Societas możliwa jest polityka między równymi podmiotami. Mogą one zmieniać ogólne warunki, ogólne reguły, natomiast nie mogą wyznaczać celu, do którego ma zmierzać cała wspólnota. W 1988 roku za wymiar etyczny w społeczeństwach rozwiniętych Isaiah Berlin otrzymał Międzynarodową Nagrodę Agnellego. Właśnie sprawom etycznym poświęcił dużo miejsca w swoich pracach, w szczególności w latach 70. i 80. W tym czasie zostało opublikowane kilka ważnych esejów, które poświęcił ważnym w tym czasie dla niego myślicielom. Zostały one opublikowane w kilku zbiorach, a charakter ich chyba najlepiej oddaje jeden z tytułów, Pod prąd. Myślicielami, którymi się zajmował, to były postacie, które w swoim czasie szły na przekór, szły w przeciwnym kierunku do trendów, które obowiązywały w danym czasie, a można nawet powiedzieć, że przeciwko głównej tendencji w myśli zachodniej. Na czym ona polegała? Zdaniem Berlina opierała się ona na trzech zasadach. Pierwsze, że na właściwie postawione pytanie istnieje tylko jedna prawdziwa odpowiedź. To znaczy, że każda inna jest z gruntu fałszywa. Druga polegała na tym, że istnieje jedna metoda wspólna we wszystkich obszarach, która doprowadzi do odkrycia tych praw. I trzecia, że właściwe odpowiedzi obowiązują uniwersalnie, wiecznie i niezmiennie. Można więc powiedzieć, że wszystkie dobre wartości łączą się ze sobą, tworząc pewien idealny świat, idealny porządek. Berlin dostrzega tą tendencję w starożytności, chociażby u Platona i innych myślicieli tego okresu, w średniowieczu z jego teologią, w czasach nowożytnych, w kulcie, realizującym się chociażby w kulcie nauk przyrodniczych. Dostrzegają bardzo wyraźnie w czasach oświecenia, a także w czasach pooświeceniowych, łącznie z naszymi współczesnymi. Nie ma dla niego znaczenia, czy jest to dostrzeganie tego idealnego świata w przeszłości czy przyszłości. Nie ma znaczenia, czy jest w zasadzie możliwość ostatecznego odkrycia tych prawd. Istotne jest to, że ten ideał kształtuje nasz sposób myślenia. Właśnie temu ideałowi idealnego porządku społecznego, mniej lub bardziej świadomie sprzeciwiali się bohaterowie esejów Berlina. Pierwszym z nich chronologicznie był Niccolò Machiavelli, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Właśnie koncepcje Florentczyka od stuleci wzbudzają niepokój, wywołują ostre spory, polemiki z nim. Berlin uważa, że dzieje się tak, ponieważ Machiavelli jako pierwszy pokazał, że w świecie mogą funkcjonować dwie zasady moralności, równie ważne, ale odnoszące się do różnych porządków. Jedna jest to moralność świata pogańskiego, charakterystyczna według Machiavellego dla świata publicznego, dla sfery publicznej. Druga, związana z moralnością chrześcijańską, wartościowa, ale której zasady powodują, że nie może urzeczywistnić się pewien ideał społeczeństwa, ideał państwa. Zdaniem Berlina Machiavelli twierdził, że należy podjąć decyzje, które z tych absolutnych wartości są dla danej osoby ważniejsze. Sam Florentczyk wybierał wartości świata pogańskiego, ponieważ one są w stanie zbudować silne struktury państwowe. To dzięki nim mógł funkcjonować i trwać Rzym. Rzym nie osiągnąłby swojej potęgi, gdyby kierował się wartościami chrześcijańskimi, nastawionymi na indywidualny cel zbawienia. To odwaga, energia, siła, ale także sprawiedliwość, choć nie rozumiana po chrześcijańsku, którą kierowali się Rzymianie, sprawiała, że ich państwo mogło trwać i być silne. Ideały chrześcijańskie, takie jak miłość bliźniego czy przebaczenie wrogom, nigdy do tego by nie doprowadziły. To właśnie z tego powodu wybrał ideały świata rzymskiego, wiedząc, że są one niemożliwe do pogodzenia, niewspółmierne z ideałami moralności chrześcijańskiej. Rozróżnienie tych dwóch światów moralnych, które współistnieją, ale są niewspółmierne, których nie da się pogodzić, stanowi o oryginalności Machiavella, zdaniem Berlina. Brytyjski filozof zauważa również, że ta obserwacja dała początek myśli liberalnej, czy mogła dać początek myśli liberalnej, którą z pewnością jednak Machiavelli by potępił, uznając, że jest ona właśnie zbyt miękka, nie daje się pogodzić z ideałami świata Rzymian, z ideałami świata moralności pogańskiej. Drugim bohaterem esejów Berlina z tego okresu, któremu poświęcił znacznie więcej miejsca i który znacznie bardziej go fascynował, był zapomniany myśliciel z przełomu XVII i XVIII wieku, Giambattista Vico. Vico zajmował się historią, ale jak zauważa Berlin, był to umysł bardziej literacki i intuicyjny niż analityczny i naukowy. Być może to sprawiło, że neapolitański myśliciel uznał, że dzięki wyobraźni jesteśmy w stanie, przyglądając się językowi, rytuałom i mitom, zrozumieć inne kultury, kultury, które występowały w przeszłości, kultury, które występują w danym czasie, choć w zupełnie innych miejscach na świecie. Jest tak dlatego, ponieważ jako ludzie, przyglądając się innym, jesteśmy w stanie zrozumieć wytwory człowieka znacznie lepiej albo w inny sposób niż rzeczy, które nie są wytworzone przez człowieka. W ten sposób na przykład uznaje, że jako ludzie bardzo dobrze rozumiemy matematykę, nie dlatego, że została ona odkryta, lecz dlatego, że właśnie została wytworzona przez człowieka, jest narzędziem, które stworzył człowiek. Do porównania wartości, w szczególności tych absolutnych, różnych wspólnot w dziejach, brakuje nam ostatecznego, absolutnego kryterium. Jak mamy określić, czy lepszym poetą był Homer czy Szekspir? Przecież trudno uznać, że tylko i wyłącznie z powodu, że któryś był wcześniej lub później, jego twórczość jest lepsza. Zdaniem Berlina właśnie ta zdolność do zrozumienia innych kultur opartych na odmiennych wartościach zdolność zrozumienia, tak jak jesteśmy w stanie zrozumieć na przykład swojego przyjaciela czy znajomego, powodowała, że Wika nie dało się nazwać relatywistą. Jednak jego obserwacje na tle swojej epoki, na tle oświecenia były wyjątkowe i podważały te trzy zasady, o których wspominałem na początku. Berlin w swojej całej twórczości wiele miejsca poświęcił romantyzmowi, w szczególności romantyzmowi niemieckiemu. Dostrzegał w nim bunt przeciwko wizji świata idealnego. Po części uważał, że brało się to z pewnych społecznych, historycznych uwarunkowań, bowiem myśliciele, którzy wywarli duży wpływ na ten nurt, wywodzili się z Prus Wschodnich. W połowie XVIII wieku, w drugiej połowie XVIII wieku struktura społeczna Prus Wschodnich była jeszcze mocno feudalna. Dostrzegano również różnicę w poziomie życia intelektualnego, chociażby w królewcu, a tym, co się działo w centrum ówczesnego świata intelektualnego, czyli w oświeceniowej Francji, w Paryżu. To miało wywoływać reakcje, niezadowolenie, w szczególności w sytuacji, kiedy próbowano przeszczepiać te oświeceniowe ideały do dosyć skostniałej struktury społecznej. Ten bunt okazał się jednak twórczy, ponieważ ukształtował takie postacie, które zafascynowały Berlina, jak Haman czy Herder. Obaj przekładali życie realne, to co realne, nad abstrakcje, nad pewne konstrukcje intelektualne, konstrukcje pojęciowe. Dla Hamana prawda zawsze jest szczegółowa, a nie ogólna czy uniwersalna. Dla Herdera z kolei ważne było to, że każda wspólnota ma swoje własne wartości, w obrębie których się porusza. Choć mogą być one podobne, to jednak za każdym razem wytwarzana jest pewna szczególna pewien szczególny ich stop, który pozwala lepiej komunikować się członkom wspólnoty, który pozwala im się lepiej rozumieć. Dla romantyzmu niemieckiego ważne było też to, że wartości nie są odkrywane, lecz są tworzone przez ludzi. Trudno więc sobie wyobrazić, że będą one niezmienne czy uniwersalne, tak jak zakładają to trzy zasady monizmu. Berlin wielokrotnie przywołuje cytat z tamtego okresu: drzewo poznania, czyli ówczesnej nauki, zabija drzewo życia. To chyba jedna z ważniejszych lekcji, jakie wyciąga Berlin z niemieckiego romantyzmu. Obok tworzenia wartości, celów przez ludzi, co w późniejszej historii przyniosło również negatywne skutki, takie jak rozwój nacjonalizmów czy dojście Hitlera do władzy. Twórcze siły człowieka były też ważne dla Georgesa Sorela, kolejnego z bohaterów esejów Isaiah Berlina, postaci z przełomu XIX i XX wieku, postaci bardzo niejednoznacznej. Jego filozofia opierała się na walce między siłami życia a rozkładu czy zastoju, między aktywnością a biernością. Wychwalał znaczenie woli ludzkiej w życiu, w działaniu. Z tego powodu uznawał, że ważne są mity, które potrafią wyzwolić tą energię w człowieku. To mit strajku generalnego miał być odpowiedzią na bolączki ówczesnego świata, które wynikały zarówno z myślenia kapitalistycznego, racjonalistycznego, jak i tego, który przedstawiała marksistowska historiozofia. To właśnie robotnicy mieli wlać nową energię w skostniałe społeczeństwo, przemienić je. Berlin, dostrzegając również niebezpieczne zakręty w życiu Sorela, jak i niebezpieczne furtki w jego myśle, porównywał jednak jego myśl do tego, co się wydarzyło w latach 60. na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych czy na ulicach Paryża. Jego zdaniem Sorel reprezentował bunt przeciwko racjonalnemu porządkowi społecznemu, uładzonemu, w którym nie ma konfliktów, w którym ludzie żyją harmonijnie, czyli ideałowi idealnego świata. Berlin próbował również znaleźć analogię między ówczesną sytuacją a tym, co się działo w Rosji w latach 60. XIX wieku. Ruch rewolucyjny, jego przedstawiciele byli bardzo prężni, ale struktury społeczne, struktury państwa rosyjskiego były bardzo silne. Sytuację, jaka się wytworzyła w tym napięciu, próbował przedstawić Iwan Turgieniew w swojej powieści Ojcowie i dzieci. Jej główny bohater, Bazarow, był przedstawicielem rewolucjonistów. Turgieniew przedstawił go w taki sposób, że wywołała się gorąca dyskusja wokół stosunku autora do sytuacji społecznej, po której stronie się opowiada. Turgieniew miał się za liberała, którego mierziła, który wręcz nienawidził skostniałej struktury społecznej, który oczekiwał przemian. Jednocześnie obawiał się przemian, które proponują rewolucjoniści młodego pokolenia. Obawiał się tego, że chcą oni zniszczyć wszystko do zera i dopiero na gruzach, na ruinach budować coś nowego. Zdaniem Berlina postawa Turgieniewa jest charakterystyczna dla liberałów stojących przed podobnym wyborem w każdych czasach. Z jednej strony są przeciwni zastanemu porządkowi, który jest opresyjny, z drugiej i chcą go odrzucić, z drugiej mają obawy, lękają się przed propozycjami rewolucjonistów, w szczególności tych najbardziej radykalnych. Liberałom w zasadzie od początku ich istnienia zarzucano niezdecydowanie, stanie w rozkroku. Krytyka taka płynęła zarówno z prawej strony, jak i z lewej. Berlin starał się pokazać w swoich esejach, że niemożność zbudowania idealnego świata to nie tylko kwestia praktyczna, ale także teoretyczna. Bardzo silnie podkreślił to w swoim eseju dotyczącym rozwodu między naukami przyrodniczymi a humanistycznymi. Rozdźwięk między naukami przyrodniczymi i humanistycznymi pojawi się w przyszłym odcinku, na który serdecznie zapraszam. See ya!